dotarłeś do nas. Rychu jednak wycisza dynamikę, przygotowując pojawienie się środkowego fragmentu, trio. Tutaj wprowadza kompozytor charakter pastoralny, subtelny, kameralny, o pięknym, dźwięcznym kolorycie. Dynamiczne akordy ogłaszają powrót pierwszej części menueta. I znów wycisza kompozytor dynamikę, kończąc menuet w piano. W ostatniej części sonaty objawia się ludowy charakter muzyki Schuberta. Na początku części słyszymy brzmienie burdonu w basie. Dźwięczy on przy każdym pojawieniu się refrenu. Epizody pomiędzy refrenem mają charakter taneczny bądź pieśniowy. Wyciszonym, delikatnym burdonem zamyka też Schubert liryczno-elegijno-pastoralną sonatę G-dur. W sonacie G-dur op. 78 na fortepian wysłuchamy w wykonaniu Paula Batury Skody. Są dylematy nie tylko czy oczekiwania ze strony państw wschodniego partnerstwa, ale też oczekiwania i dylematy dla liderów Unii Europejskiej. Społeczeństwo obywatelskie oczywiście, że gra roli w wschodnim partnerstwie nie tylko, bo to jest jednak ważna część społeczeństwa, że tak można powiedzieć, różnej rządowej organizacji. Ale z drugiej strony możemy być realistami, że jednak w końcu ta dyskusja będzie między liderami 28 państw. To mówił Andris Spruc z Łotwy, natomiast Grzegorza Gromadzkiego z Fundacji Batorego pytałem o to, jak aktywiści społeczeństw obywatelskich ze wschodu oceniają efekty projektu o nazwie Partnerstwo Wschodnie. Głosy są bardzo różne. Część osób uważa, że to ma sens, że wschodnie partnerstwo daje im możliwości lepszego działania w swoich krajach, ale jest bardzo wiele głosów krytycznych. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o finansowanie, w ogóle społeczeństwa obywatelskiego przez Unię Europejską w ramach Partnerstwa Wschodniego. Tutaj oficjalnie właściwie zostało powiedziane, że to jest zaledwie 5% pieniędzy, jakie są przeznaczane na Partnerstwo Wschodnie w ogóle, a wiadomo, że to też nie są ogromne pieniądze. A z drugiej strony jest oficjalne właściwie stanowisko Unii Europejskiej, że tym bardzo ważnym partnerem, który jest partnerem koniecznym dla Unii Europejskiej obok rządów, jest właśnie społeczeństwo. Przedstawiciele tegoż społeczeństwa, czyli organizacje pozarządowe. Tak więc jest tutaj pewien dysonans, pewna, bym powiedział, sprzeczność, nawet jeżeli chodzi o politykę ze strony Unii Europejskiej. A czy uczestnicy tej konferencji, ci pochodzący właśnie z krajów Partnerstwa Wschodniego, sądzą, że władze ich krajów są zainteresowane rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, ruchów obywatelskich? Tu znów są ogromne różnice. Kraje Partnerstwa Wschodniego bardzo się od siebie w tej chwili różnią. Zresztą może nawet było tak i od samego początku, kiedy Partnerstwo Wschodnie zostało w 2009 roku ogłoszone i ta polityka unijna zaczęła działać. Są kraje po prostu autorytarne. Myślę tutaj o Azerbejdżanie i Białorusi, które w jawny sposób niszczą społeczeństwo obywatelskie. Fatalna jest sytuacja w Azerbejdżanie w tej chwili. Coraz więcej więźniów, których trzeba określić jako więźniów politycznych, a wywodzących się właśnie z organizacji pozarządowych. Przede wszystkim to nawet nie jest opozycja polityczna, a to już są działacze organizacji pozarządowej, którzy w tej chwili, to są dziesiątki już ludzi. I to jest bardzo zły sygnał i tutaj trzeba powiedzieć, że te kraje, dwa, oczywiście działają przeciwko społeczeństwu obywatelskiemu, które traktują i w którym widzą zagrożenie dla swojej egzystencji. Każdy sprzeciw społeczny jest po prostu widziany przez nich jako groźba w stosunku do ich rządów. A po drugiej stronie mamy znowu Ukrainę, której wolności są w tej chwili naprawdę na o wiele większym poziomie niż to było za czasów Janukowycza, w ogóle nieporównywalne po prostu. I tutaj mamy nawet pewną symbiozę świata pozarządowego z rządowym, chociażby przez fakt taki,
że wiele osób ze świata pozarządowego przeszło do rządu. To mówił Grzegorz Gromadzki z Fundacji Batorego. Wracam do rozmowy w studiu z Krzysztofem Bobińskim. Panie redaktorze, myśmy jeszcze nie powiedzieli o Białorusi. To tak, też element Partnerstwa Wschodniego. Białorusi jest dobrze finansowane społeczeństwo obywatelskie przez kraje zachodnie i przez Unię Europejską, a do oni jakby tam odczuwam, że jest pewna stagnacja. To znaczy oni doszli do wniosku, że lepiej nie konfrontować się z szefem państwa Łukaszenką, tylko że starać się jakby w małych miejscach starać się jakby o jakiś postęp. Chodzi na przykład o reformę uniwersytetu, gdzie popychają bardzo, ale to wszystko nie daje wiele wyników. To znaczy, że pan Łukaszenko w tej chwili też potrzebuje pieniędzy od Zachodu, więc pozoruje jakby różne działania, które mogłyby się, jemu się wydaje, mogłyby się podobać na Zachodzie, ale niewiele z tego nie wynika. Więc tutaj jest właściwie impas i taka stagnacja. No, w związku z tym nie można nie zadać pytania o europejskie perspektywy tych krajów, w których no, to społeczeństwo obywatelskie zaczyna działać, czy już działa od pewnego czasu. Jednocześnie są to kraje, które pozostają w takiej sferze, ja bym powiedział, no trochę szarej strefie. Pozostają i pozostaną. Mamy trzy kraje, Gruzja, Ukraina i Mołdawia, które mają podpisane jakby te stowarzyszeniowe porozumienia, które są wdrażane i może coś z tego będzie, zwłaszcza w Gruzji. Ale jest problem na przykład wiz dla Mołdawia już ma wizę, nie potrzebuje, tak, ma wolny ruch, tak. Ale jeszcze Gruzji i Ukrainie nie dano tego. No i w Gruzji się pytają ludzie, no po pierwsze mamy to stowarzyszeniowe porozumienie i miało być lepiej, ale jeszcze nie jest lepiej, więc co my z tego mamy właściwie? I rosyjska propaganda też to bije, że nic z tego nie macie, wybraliście Europę, a nic z tego nie macie. I Gruzi nie mówią i nawet nie mamy wiz. No zresztą w Mołdawii też coraz częściej się o tym mówi, że co prawda mamy wolny ruch do krajów Unii Europejskiej, ale tak naprawdę to mamy również wolny ruch do Federacji Rosyjskiej i to tam większość mężczyzn pracuje, a nie w krajach Unii Europejskiej. W ogóle nie należy nie doceniać propagandy rosyjskiej. To znaczy, to jest bardzo, bardzo ważny element w tym wszystkim, o którym mówiliśmy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Dziewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata na Zegniecko. Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Odpychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Autopromocja. Jest czwarta. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Zgaszony ogień na Kopcu Powstania Warszawskiego. W ten sposób zakończyły się obchody 72. rocznicy powstania. Przez 63 dni od 1 sierpnia na Kopcu płonął ogień pamięci, pilnowany przez Straż Miejską i harcerzy. Wczoraj wieczorem w rocznicę upadku powstania ogień przestał być podtrzymywany. Proszę teraz o zabranie głosu wiceprezesa środowiska pułku AK Baszta i innych mokotowskich oddziałów powstańczych, pana Eugeniusza Tyrajskiego. Tu są szczątki wielu ludzi, być może nawet tysięcy. To wszystko zarosło tymi drzewami. Ten kopiec stał się w tej chwili piękną już górką, ale my stoimy tutaj na grobie nieznanych mieszkańców Warszawy. Proszę teraz o zabranie głosu zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Michała Olszewskiego. Warszawa, pamiętająca o swojej tragicznej przeszłości i o bohaterach, którzy walcząc o wolność ponieśli największą z ofiar, jest dziś miastem tętniącym pełnią życia. Tak jakby chciała nadrobić czas, zatrzeć ślady, jakie zostawili w niej okupant i czasy komunizmu. 2 października 1944 roku, po 63 dniach walk z wojskami niemieckimi, dowództwo Powstania Warszawskiego podpisało z Niemcami układ o zaprzestaniu bitw w stolicy.
Referendum w sprawie obowiązkowych kwot osiedlenia uchodźców, które przeprowadzono na Węgrzech, uznano za nieważne, poinformowała tamtejsza Narodowa Komisja Wyborcza. Wzięło w nim udział 44% spośród ponad 8 milionów osób uprawnionych do głosowania. Aby referendum było ważne, wymagane jest co najmniej udział 50% uprawnionych. Głosujący odpowiadali na pytanie, czy Unia Europejska powinna mieć możliwość zarządzania obowiązkowego osiedlenia na terytorium Węgier innych osób niż obywatele tego kraju. I ponad 99% tych, którzy wzięli udział w referendum, zdecydowanie opowiedziało się przeciwko przyjmowaniu narzuconych kwot uchodźców. W związku z tym premier Węgier Viktor Orbán zapowiedział złożenie propozycji poprawek do konstytucji, co ma być, jak powiedział, odzwierciedleniem woli obywateli. Powiedział, że Unia Europejska nie może zmusić Węgier do narzucenia obowiązkowych kwot osiedlania uchodźców. Podkreślił, że wynik referendum jest wspaniały, bo więcej Węgrów wypowiedziało się przeciw kwotom niż zagłosowało za przystąpieniem do Unii Europejskiej w referendum z 2003 roku. Przedstawiciele opozycji ostrzegli, że wszelkie zmiany w konstytucji dokonane na podstawie nieważnego referendum będą naruszeniem obowiązującego prawa. Procedura Brexitu odbędzie się bez zbędnej zwłoki, a Wielka Brytania nie odda kontroli nad imigracją. To deklaracji brytyjskiej premier Theresa May wyznaczyła termin formalnego początku wychodzenia kraju z Unii Europejskiej, czyli uruchomienia artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego. Adam Dąbrowski. Premier May mówiła jasno. Zrobimy to, gdy będziemy gotowi. Stanie się to niedługo, nie później niż z końcem marca przyszłego roku. I sprzeciwiła się tym politykom, prawnikom i komentatorom, którzy przekonują, że uruchomienie artykułu 50 nie leży po prostu w gestii rządu, a zatwierdzone musi być przez parlament. Oni nie chcą przeprowadzić Brexitu prawidłowo, chcą go zabić poprzez jego odwlekanie. Obrażają inteligencję Brytyjczyków. May zadeklarowała, że zależy jej na jak najlepszych relacjach z Unią w zakresie walki z terroryzmem czy handlu. Ale nie wychodzimy z Unii, by znowu oddać kontrolę nad imigracją i by znowu być w jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Premier dodała, że chce, by pobrexitowa Wielka Brytania była otwarta na szerszy świat. Podkreśliła, że prawa pracownicze, dziś gwarantowane przez prawodawstwo unijne, zostaną na Wyspach utrzymane. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Komunistyczna Partia Chin ostrzega urzędników, aby podczas trwającego obecnie Święta Narodowego nie nadużywali władzy i środków publicznych. Z okazji rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej Chińczycy mają aż tydzień wolnego. Jakie zarządzenia wydała partia? O tym z Pekinu Tomasz Sajewicz. Partyjne komórki zajmujące się walką z nadużyciami w szeregach KPH wzmocniły kontrolę działań noszących znamiona korupcji lub ekstrawagancji. Ekstrawagancja od początku prezydentury Xi Jinpinga została zakazana w szeregach partii. Urzędnikom przypomniano, że z okazji Święta Narodowego nie mogą wydawać publicznych pieniędzy na podarunki czy bankiety. Zakazane jest też wykorzystywanie służbowych pojazdów do prywatnych celów. W specjalnym dokumencie skierowanym do członków partii stwierdzono, że w szczególności podczas Święta Narodowego powinien zostać wzmocniony nadzór nad urzędnikami. Walka z korupcją w szeregach partii to jedna z najbardziej intensywnie prowadzonych kampanii od czasu objęcia urzędu przewodniczącego HRL przez Xi Jinpinga. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Prognoza pogody. I wracamy do kraju. W dzień będzie zachmurzenie duże z opadami deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym zachodzie i zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura od 13 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 4. Tu nocny program Polskiego Radia 24. Chcesz studiować za granicą, ale nie wiesz, skąd wziąć pieniądze na wyjazd i jak załatwić formalności? Nie jesteś pewien, jaki kierunek wybrać i na jaki kraj się zdecydować? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać już 22 października. Fundacja ELAP organizuje festiwal, podczas którego obecni będą przedstawiciele prestiżowych uczelni z Europy i Stanów Zjednoczonych. Gospodarzem programu był Grzegorz Frontczak. Fundacja ELAP w październiku organizuje festiwal, na który przyjechać mają przedstawiciele prestiżowych uczelni z Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, w których będzie można dowiedzieć się, jakie warunki trzeba spełnić, aby studiować za granicą, jak sobie poradzić w pokonaniu różnych trudności. I właśnie o tym sobie teraz będziemy rozmawiać. A oni przyjeżdżają tu do Polski trochę szukać tych, którzy chcą u nich studiować, czy nie? Czy Polacy chętnie garną się do studiowania za granicą? I tak i nie. Jest to okazja do tego, żeby po pierwsze dla nas, jako fundacji, która zajmuje się promowaniem tej idei studiowania za granicą,
chcą pokazać jak największej liczbie osób, że można, że to jest osiągalne i że każdy maturzysta, który planuje podejść do tego egzaminu, ma szansę wyjechać na studia za granicę. Dla nas to jest okazja, żeby szerzyć tą świadomość w Polsce, natomiast dla szkół jak najbardziej jest to okazja, żeby po pierwsze poznać uczniów i zaprezentować swoją ofertę, więc realizujemy dwa cele tak naprawdę, jeden bardziej nasz fundacyjny, a drugi tych szkół. Ale to ja muszę tutaj dopytać, jak to każdy maturzysta ma możliwość studiowania za granicą? To nie wiąże się z jakimiś rzeczami typu jakieś gigantyczne koszty, utrzymanie i tak dalej? Nie, absolutnie. Znaczy wiadomo, że jest to decyzja trudna dla całej rodziny pewnie. Może nie trudna, to tyle jest to wyzwanie, ale jest to przygoda, na którą tak naprawdę może pozwolić sobie każdy młody, ambitny Polak. Koszty nie są zniewalające, jeśli się podsumuje na przykład to, ile kosztuje studiowanie w Warszawie, a ile kosztuje studiowanie gdzieś za granicą, ile można sobie zarobić jako pracownik part-time, więc jeśli tylko spodziewamy się na maturze więcej niż 40% na dwóch rozszerzeniach, to jak najbardziej, nawet bez żadnych rozszerzeń. O, tutaj koleżanka się zajmuje takimi też alternatywnymi programami, więc myślę, że bez rozszerzeń także można. To proszę bardzo, to jakie uczelnie są zagraniczne najczęściej najchętniej wybierane? Bo ja podejrzewam, że to brytyjskie, będą Cambridge i Oxford, tak? To są, dobrze absolutnie podejrzewam? Absolutnie nie, to jest mit. Faktycznie Cambridge i Oxford to są te uczelnie wybierane przez najzdolniejszych uczniów i żeby tam się dostać, trzeba mieć te matury zdane na minimum 85%, to już będzie takie absolutne minimum, natomiast rzeczywistość jest taka, jaka jest. Jedynie wybrana grupa uczniów tak maturę w Polsce zda, co nie znaczy, że inni mają zamknięte drzwi na uczelnie za granicą. Jest to absolutnie nieprawda, więc kluczem do tego, do sukcesu jest dobranie odpowiedniej szkoły dla siebie, czyli takiej, która nas przyjmie, ale też takiej, która nie będzie miała za niskiego albo za wysokiego poziomu. Nie każdy sobie na Oxfordzie poradzi, a na przykład osoba, która ma kompetencje, żeby studiować na Oxfordzie, nie zrealizuje się w szkole, która nie jest aż tak prestiżowa i nie wymaga aż tyle od swoich studentów. Myślę, że warto jeszcze podkreślić, że Oxford i Cambridge to są kierunki, to są szkoły, uniwersytety bardzo akademickie. Tam nie ma takich kierunków jak zarządzanie mediami społecznościowymi, jak projektowanie mody. Są kierunki bardzo praktyczne, które skupiają się na potrzebach rynku pracy albo na umiejętnościach artystycznych na przykład. I takich kierunków na Oxford czy Cambridge nie znajdziemy, więc poszukajmy czegoś, co rzeczywiście pozwoli nam realizować siebie i swoje pasje. Czyli jeśli chcemy szybko znaleźć dobrą podbudowę pod dobrą pracę, to tam niekoniecznie jej szukamy, bo to są akademickie ośrodki, jak pani wspomniała. Myślę, że porusza pan bardzo głęboki problem. Oczywiście, że po Oxfordzie i Cambridge jak najbardziej znajdziemy pracę, tylko tutaj musimy sobie zdać sprawę, że studia, jasne, to jest jakiś przedsionek do kariery zawodowej, ale też trzeba na to patrzeć troszeczkę niezależnie, że to są 3 lata jakiejś przygody edukacyjnej. I czego chcemy się uczyć? Chcemy się uczyć bardzo akademickich, teoretycznych rzeczy, umiejętności, czy chcemy się skupić na rozwijaniu praktycznych umiejętności? Pracę znajdziemy i po tym kierunku, i po tym. Ale jak chcemy spędzić te 3 lata, to już musimy sobie zadać pytanie. No dobrze, koszta, bo porozmawiamy o pieniądzach. To jest dostępne dla każdego, naprawdę? Czy trzeba, nie wiem, zacząć odkładać i to całkiem niezłe sumy, czy może właśnie mniejsze, nie wiem, 5-10 lat wcześniej? My bardzo często rozmawiamy o studiach za granicą i pytanie o studia za granicę to nie jest najodpowiedniejsze pytanie, dlatego że mamy bardzo dużo krajów na świecie i wszystkie poza Polską będą studia za granicą. Każdy kraj ma swój własny system, ma inne koszta. Studia są w niektórych krajach, jak na przykład w Danii, bezpłatne, więc nie trzeba odkładać żadnych pieniędzy na czesne. W innych krajach, jak Wielka Brytania, również nie trzeba, ponieważ rząd brytyjski udziela pożyczek na czas, a w innych krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie tych dofinansowań nie ma, faktycznie trzeba będzie sobie trochę przyoszczędzić. Więc to zależy od tego, jakie mamy możliwości finansowe i jakie chęci. Znajdziemy dla siebie taki kraj, w którym sobie poradzimy. Osoby, które nie mają żadnego wsparcia od rodziny i nie mają żadnych oszczędności, nie powinny wybierać się do USA na studia, ponieważ będą musiały wydać bardzo dużo pieniędzy, żeby zapłacić za czesne. Natomiast jeśli chodzi o kraje europejskie, tutaj z reguły jest tak, że faktycznie one są przyjazne innym obywatelom krajów unijnych i nie trzeba mieć wcale fortuny, żeby za te studia zapłacić. No tak, ale studia to nie tylko czesne, jeśli mówię tutaj o wydatkach, czyli właściwie takie wydatki na studia za granicą to nie tylko czesne, bo trzeba się utrzymać, a właściwie na zachód od Polski to wszędzie jest drożej, jeśli chodzi o utrzymywanie się. Właśnie, czy można pracować, nie można pracować, to też są jakieś pozwolenia. Można jak najbardziej. W Unii to jest chyba łatwiej, za granicą, poza Unią to pewnie trudniej. Poza Unią zgadza się, jest trochę trudniej, natomiast faktycznie, jeśli spojrzymy na statystyki, gdzie ci Polacy wyjeżdżają, będzie to głównie Unia i Wielka Brytania, tu jest numerem 1, jeśli chodzi o ilość studentów z Polski.
Nie będę ukrywać, jeśli ktoś nie ma żadnego wsparcia od rodziny finansowego, będzie musiał ciężej pracować niż te osoby, które takie wsparcie mają. Znamy na przykładzie naszych aplikantów, którzy z naszą fundacją aplikują, osoby, które, bardzo je podziwiam zresztą, utrzymują się same w Londynie i studiują dziennie. No nie jest na pewno im łatwo, tak? Muszą dużo pracować, żeby zarobić na utrzymanie w takim drogim mieście, natomiast to jest wszystko kwestia chęci. I my jak najbardziej w fundacji nikogo nie oszukujemy. Jeśli ktoś nie chce pracować, to będzie musi ciężko utrzymać, jeśli nie ma wsparcia od rodziny. Natomiast jeśli ktoś ma chęci, jak najbardziej. To rząd wielkości możemy porównać? Kwoty? Tak, ja myślę, że tutaj rzeczywiście pewnie chociaż i rodzice, tak i młodzież są zainteresowani. Ja mogę powiedzieć, że utrzymanie w Anglii kosztuje poza Londynem, około 1000 funtów miesięcznie, z czego połowę zarobimy spokojnie. I tutaj nie mówię o pracy na pełen etat, tylko 10-12 godzin w tygodniu. To jest żadne obciążenie, jeżeli chodzi o czas. Jesteśmy w stanie sobie zarobić około 400-500 funtów, a drugie tyle, no super by było, gdyby pomagali nam rodzice. Czyli jest to rząd wielkości od 2 do 3 tysięcy złotych miesięcznie na dziecko, które studiuje za granicą i myślę, że z takim rzędem również liczą, muszą się liczyć rodzice, którzy wysyłają na przykład dzieci na studia do Warszawy. No, to są te same kwoty. Ja słyszałem, że ostatnio polscy studenci w Londynie zwłaszcza, czy no, głównie w Londynie, dorabiają ucząc polskiego, bo pojawiły się chęć wśród Brytyjczyków uczenia się języka polskiego i korepetycje z polskiego stały się taką furorę robią w Londynie. Bardzo się cieszymy, że tak jest. Niestety nie znam nikogo, kto by uczył polskiego Anglików. Fantastycznie niech się uczą Anglicy, jak najbardziej polskiego. Jest to na pewno jakiś pomysł na siebie i sposób na dorobienie. I zarabianie, właśnie. Tak, jest. Ja mogę jeszcze dodać, że na przykład mamy takie troszeczkę dwie części naszej organizacji i fundacji i tutaj na przykład bardzo duża grono osób, które aplikują na te najlepsze uczelnie, jak już się dostanie na te uczelnie, to pracuje później u nas jako mentorzy i jako osoby wspierające kolejnych młodych aplikantów w tej przygodzie aplikowania na te najbardziej prestiżowe uczelnie. I takie wsparcie jest bardzo, bardzo pomocne i też w sumie nieźle płatne, więc można sobie później to odbić. Panie doskonale znają się na rzeczy, jeśli chodzi o wysyłanie w pewnym sensie Polaków na studia za granicą, a o tych ciemnych stronach przez moment. No bo zdarzają się też tacy, którzy dzwonią i czy piszą i mówią, no podgórkę, jest źle, co mam robić, jak sobie poradzić? Ja tutaj taką maksymę sobie pozwolę przytoczyć, którą bardzo lubię, że łatwiej nie znaczy lepiej, tak? Jasne, to nie jest łatwa decyzja. Wiadomo, że fajnie jest wrócić do domu, do rodziców, gdzie mama ugotuje obiad, upierze, zajęcia są 10 minut autobusem od rodzinnego domu. Natomiast to jest wyzwanie i to nie jest wyzwanie dla wszystkich. To jest wyzwanie dla ambitnych osób, lubiących przygody, chcących brać od życia więcej. Ja widzę taką sinusoidę, że na początku, przez te pierwszy miesiąc jest taki super euforia, że nowi ludzie... Oczywiście, to tak, wszędzie na świecie tak jest. A później, pierwszy miesiąc studiowania za granicą. Później przychodzi czasami taki dołek, że jednak ludzie w domu się znają, że studiują wszyscy w jednym mieście i trzeba go przetrwać. I myślę, że po pierwszym semestrze już jest naprawdę takie unormowanie, zagnieżdżamy się w nowym mieście i jest bardzo w porządku. A mają panie takie sygnały, bo świat się trochę zmienił, niestety, na gorsze, powiem szczerze, w ostatnim czasie. Te różne ksenofobiczne sytuacje, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, napady na Polaków, różne takie rzeczy. Są takie, docierają do pań takie sygnały, czy do fundacji, że no, tak sobie wyobrażam, że studia to są raczej otwarte umysły i może nic takiego tam się nie dzieje, ale no, różni są ludzie. Rodzice się, szczególnie rodzice, którzy się z nami kontaktują, bardzo się tego obawiają, natomiast nie docierają do nas od studentów, którzy już tam są, już się uczą, takie sygnały. Ja też z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, no wyjeżdżając do Londynu, gdzie dużo się mówiło o tym, jak to Polacy niekoniecznie są tam mile widziani. Jesteśmy w środowisku studenckim i to jest zupełnie inny świat. To będą bardzo otwarci ludzie i myślę, że ja mówię ze swojego doświadczenia, ale też rozmawiając z naszymi studentami, oni powtarzają to, co ja myślę i mówię. To jest bardzo otwarte środowisko, bardzo przyjazne i na uniwersytecie z takimi zachowaniami, ani ja się nie spotkałam, ani studenci jakoś mi tego szczególnie nie komunikują. A faktycznie mamy do czynienia z taką próbką dość sporą, ponieważ wysyłamy około ponad 300 osób rocznie, więc no gdzieś tam do nas chyba te sygnały dotarły. Być może faktycznie później, na późniejszych etapach szukania pracy, gdzieś tam z czymś takim się studenci spotykają, natomiast na etapie studiowania nie docierają do nas takie sygnały ku naszemu wielkiemu szczęściu. To tak? Znaczy,
może to jest po prostu tak duży konglomerat ludzi z całego świata studiujących w jednym miejscu, że po prostu to fizycznie nie ma możliwości zdarzyć się. Ja myślę, że tak, dokładnie. Jesteśmy w międzynarodowym środowisku i co warte jest podkreślenia, bardzo często mieszamy w ogóle takie pojęcie o Polonii, na przykład w Danii i w Anglii, która jest dość duża, ale bardzo często zamknięta. To są osoby, które wyjeżdżają na studia, do Wielkiej Brytanii, do pracy, które, no ze smutkiem to powiem, ale bardzo często trzymają się w swoich polonijnych grupach, czytają polskie media, oglądają polską telewizję, pracują w polskich sklepach. Często nawet nie znają języka. Dokładnie, to nie jest to. Ja powiem szczerze, podczas studiowania w Londynie nie miałam styczności z tą Polonią taką pracującą w Anglii, zarobkową, tak. I tak samo w Danii. To są troszeczkę inni ludzie, inny powód wyjazdu, a my tutaj szykujemy się na taką przygodę bardzo międzynarodową. To nie było tak, że spędzaliśmy czas tylko z Polakami. My miałyśmy znajomych z Francji, Niemiec, Azji, Filipin, no nie wiem, Stanów, naprawdę bardzo międzynarodowe grupy, którzy i te osoby są bardzo otwarte, tak? Bo wszyscy się znajdujemy w takiej samej sytuacji. Wszyscy wyjechali z domu w wieku 19-20 lat i muszą poznać nowe osoby, muszą się otworzyć, bo inaczej będą mieli problem, więc nie ma... A gospodarze czasem nie pokazują, no my tu jesteśmy lepsi, bo jesteśmy u siebie. No ja się z tym nie spotkałam, nie było tak. Rzeczywiście Anglicy się trzymali troszkę razem, a cała inna grupa międzynarodowych studentów razem łączyło nas wspólne doświadczenie wyjazdu do innego kraju, takie doświadczenie emigracji troszkę, a Anglicy byli jednak u siebie, tak? Ale nie spotkałam się z żadnymi takimi nieprzykrymi sytuacjami. To o tym fragmencie życia studenckiego najmilszym teraz przez moment porozmawiajmy. Czy studenci za granicą na studiach międzynarodowych tak samo imprezują jak w Polsce? Jak najbardziej. Co więcej, szkoły bardzo do tego studentów zachęcają. Mówiąc o doświadczeniu studiowania w Wielkiej Brytanii, wszystkie szkoły w Wielkiej Brytanii, zanim zacznie się nauka na pierwszym roku, organizują tak zwane Orientation Week. I to jest tydzień, który na celu ma to, żeby ci studenci chodzili na jak największą liczbę imprez i poznali jak najwięcej osób. Szkoły są bardzo świadome tego, że nowi studenci się nie znają, szukają przyjaciół, chcą się jakoś tam w tym nowym mieście, w nowej sytuacji odnaleźć i temu służy Orientation Week, czyli imprezy, spotkania integracyjne, ścianki wspinaczkowe, które nagle się pojawiają na kampusie, bardzo różne rozrywki, więc jak najbardziej. No młodzi ludzie na całym świecie wydaje mi się, że są bardzo podobni. Jak mają 19 lat i wyjeżdżają z domu, wszyscy chcą się dobrze bawić, wszyscy chcą poznać jak najwięcej ludzi. Nie ma tu żadnych różnic. Jesteśmy bardzo podobni do siebie. Ja muszę powiedzieć, że alkohol sprzedaje się w Stanach Zjednoczonych już od 21 roku życia. W Stanach Zjednoczonych tak, natomiast w Europie nie. O co chodzi z tymi stowarzyszeniami w Stanach Zjednoczonych na kampusach? I dlaczego to są zawsze greckie litery i przynależność do jednych to jest prestiż, do innych to jest powód do obciachu, jak mówi młodzież? Nie mam pojęcia, dlaczego to są greckie litery, przyznam się szczerze. Natomiast był to bardzo dla mnie ciekawy koncept. Ja w Stanach byłam na wymianie, więc nie był to cały tok studiów. To są domy, które zrzeszają jakąś tam grupę ludzi. Ich cel to jest głównie tak zwane modne słowo angielskie networking, tak? Czyli żeby poznać jak najwięcej osób, które mają jakiś tam wspólny cel, czyli powiedzmy to stowarzyszenie ma taki cel, a tamto taki cel. Oni się łączą tam wspólnie, żyją sobie, mieszkają, organizują kolacje, obiady i poznają się nawzajem i tak naprawdę nie byłam nigdy w takim stowarzyszeniu, więc nie wiem, jak to wygląda od środka, natomiast networking, czyli takie poznawanie się nawzajem i takie nawiązywanie relacji na przyszłość, które później pomogą też w życiu zawodowym, wydaje mi się, że to jest główny cel tych amerykańskich stowarzyszeń i faktycznie z takich historii, które do mnie gdzieś tam docierały w Stanach, były, że gdzieś tam powiedzmy szefowa tej firmy należała kiedyś do Gamma Delta Alpha, więc mamy większą szansę na zatrudnienie, jeśli też jesteśmy siostrą z tego. Dokładnie. Więc w Stanach ten model bardzo dobrze działa. Wiem też, że w Holandii, ponieważ ten model się w ogóle wywodzi z Holandii, te stowarzyszenia nadal są obecne. W innych krajach nie działa to aż tak prężnie. Studenci raczej bardziej spontanicznie skupiają się w jakieś tam stowarzyszenie ludzi lubiących, nie wiem, co ping-ponga i w ten sposób to działa. Czy stowarzyszenia mające jakiś tam konkretny, wąski dość cel, czyli na przykład nauczenie się, jak inwestować na giełdzie. Te stowarzyszenia amerykańskie to są bardziej właśnie takie domy służące poznawaniu się nawzajem. Pani Aleksandra powiedziała wcześniej, że studiowanie za granicą nie jest dla każdego. A czy to jest trochę w waszej fundacji tak, że na przykład ktoś, kto jest może maturzystą, to już właśnie chyba trochę za późno, ale powiedzmy w środku liceum gdzieś tak i zastanawia się nad tym wyjazdem, przeliczył, porozmawiał z rodzicami i oni powiedzieli, pomożemy, będzie dobrze, ale on nie czuje wewnętrznie takiej potrzeby. Może u was, nie mówię, że porady psychologicznej szukać, ale opierając się na pani doświadczeniu, chociaż po prostu przyjechać, porozmawiać i zastanowić się, przemyśleć, czy studiowanie za granicą jest dla niego.
Jak najbardziej. Tak jak wspominałam wcześniej, my z Olgą zajmujemy się troszeczkę innymi rzeczami w Fundacji ELAB. Ja prowadzę młode osoby już od 16 roku życia w takich dwuletnich, nawet czasami trzyletnich programach w przygotowaniu do wyjazdu na te najlepsze uczelnie. I czasami rzeczywiście to jest pomysł rodzica, bo pamiętajmy, że rodzic czasami jest przeciwny, ale z drugiej strony są rodziny, w których to rodzice pchają te dzieci za granicę, a dzieci wcale nie są takie przekonane. No bo to prestiż, bo mamy pieniądze, tak, bo stać. Oczywiście. Natomiast bardzo dobrze jest mieć takiego doradcę edukacyjnego. Taki zawód jeszcze nie jest popularny w Polsce, natomiast uważam, że bardzo, bardzo potrzebny. I czasami moje pierwsze rozmowy z takimi młodymi ludźmi skupiają się na zadawaniu pytań, na motywacji, na powiedzeniu, słuchaj, to jest teraz ten moment, tak? Jeżeli przegapisz ten czas 16-18, to później troszkę trudno jest zawrócić i teraz możesz właśnie w siebie inwestować. Myśl o sobie jako globalnym obywatelu. Możesz wszystko. Nie myśl teraz, że chłopak zostaje w Warszawie, czy mam koleżanki z liceum, bo to jest teraz ten moment, kiedy zadecydujesz, czy będziesz miał globalną karierę i osiągał bardzo ambitne cele, czy nie. Więc ja prowadzę taką rozmowę z mojego zespołu konsultanci edukacyjni i bardzo często jest tak, że taki młody człowiek, tak powiem kolokwialnie, zajara się tym tematem po właśnie rozmowie z kimś innym niż rodzic. Potrzebny jest taki ktoś spoza środowiska domowego, kto zapyta, doradzi, podpowie, zmotywuje, zainspiruje, bo wiadomo, że zawsze to, co mówi rodzic, to trochę chce się robić na opak, szczególnie jak się ma 16 lat. A odwracając sytuację, też się zdarzają takie sytuacje, że ktoś przyjeżdża do was, do fundacji i mówi, ja bardzo chcę, bo ten Londyn, to ja kocham, byłem tam na wycieczce, jest świetnie, ale wy widzicie, że i nawet no, po ocenach, bo przecież macie wgląd, rozpoznajecie, rozmawiacie z taką osobą, że ona sobie nie poradzi, że tak naprawdę, owszem, rodzice sfinansują, ale to będzie 3-letnie imprezowanie, nie żadna uczelnia, nie żadne uczenie się, żadne doświadczenie. Nie zgodzę się. Bardziej bym powiedziała, że osoby, które sobie nie poradzą, to są osoby, które czasami się świetnie uczą, ale takie osoby, które na przykład bałyby się pojechać na kolonie, tak? Albo bałyby się pojechać same ze znajomymi nad morze. To o to chodzi, a nie o czyli zdolności akademickie, tak? Mhm. O samodzielność, o umiejętność zorganizowania się, o nie banie się właśnie podejmowania wyzwań. To są cechy, które mają osoby wyjeżdżające na studia i bez względu na to, czy czasami mają 30% na maturze, czy 100%, bo mamy takich aplikantów, oni znajdą swoje miejsce. Bo są uczelnie, które nie muszą, pamiętajmy, nie wszyscy muszą być doktorami, tak? Ktoś, kto ma, nie wiem, zarządzać hotelem, czy restauracją, czy świetnie projektować ubrania, nie musi być super z biologii, czy z geografii. On musi kochać to, co robi i lubić rozwijać praktyczne umiejętności i na pewno znajdzie to za granicą. No dobrze, to teraz odwołam się do fragmentu wypowiedzi, który przed momentem wybrzmiał na antenie. Powiedziała pani Aleksandro, że wyjeżdża na studia. A to nie jest trochę tak, że panie powodują emigrację, że tak powiem, górnolotnie, bo właśnie, czy ci, którzy pojawiają się u pań w fundacji, są osoby, które jadą na studia i wracają, czy już jadą i tak na całe życie tam gdzieś zostają? Jak to jest? Może my jesteśmy... Jeśli chodzi o emigrację, to jest jak najbardziej emigracja za edukacją, my to tak lubimy nazywać, natomiast jesteśmy na tyle przekonane, że to, co zagraniczne uczelnie oferują, jest dobrej jakości i bardzo często lepsze niż to, co ten student, nawet taki powiedzmy z przeciętnymi ocenami, dostałby w Polsce, tak, wybierając edukację w Polsce. No, przepraszam, że wchodzę słowo, ale ostatnio w minionym tygodniu raport się pojawił, że polskie uczelnie są gdzieś tam druga czy trzecia setka w ogóle, tak, na świecie. Nie radzą sobie najlepiej w rankingach. Rankingi to jest jedno, natomiast druga rzecz, oprócz rankingów, to jest to, jak uczelnie, jaki mają stosunek do studenta, jak mają dobrze wyposażone sale, jakim sprzętem dysponują i co są w stanie zaoferować studentowi, nawet jeśli nie są wysoko w rankingu. Uczelnie, które na przykład skupiają się na tych bardziej praktycznych kierunkach, nigdy nie będą w rankingach, bo nie prowadzą na przykład badań akademickich, tak? Więc ich tam nie będzie. Natomiast my jesteśmy na tyle przekonane, że to jest bardzo dobra jakość edukacji, że z najlżejszym sercem pomagamy tej młodzieży w, no nie ma co się oszukiwać, emigracji. Kto wróci, to jest decyzja studentów, my bardzo zachęcamy, zresztą my wróciłyśmy, tak? Znamy dużo osób, które wróciły. No właśnie wracają? Wracają jak najbardziej. Ale już zupełnie inną głową, inaczej patrzą pewnie na Polskę i na świat. Widzimy też, że część osób wraca
z jakimś już tam bagażem doświadczeń, czyli te pierwsze kroki na rynku pracy stawia za granicą i później wraca do Polski, żeby wskoczyć troszeczkę level wyżej. Wiadomo, że te zarobki za granicą są nieco wyższe niż u nas, więc gdzieś tam to pierwsze doświadczenie zostawiają sobie tam, w tamtym kraju, natomiast wracają, żeby wskoczyć na wyższe stanowiska, co jest bardzo fajne. Zresztą my byśmy chciały widzieć jak najwięcej dobrze wykształconych osób w Polsce. A to prawda, że niektóre polskie firmy na przykład, przepraszam, że tak wyrażę, łowią menadżerów tylko na zagranicznych uczelniach. I oczywiście myślę tutaj o Polakach, którzy studiują gdzieś za granicą. Jak najbardziej. Do nas zaczynają się zwracać korporacje i firmy, które chcą zatrudniać osoby z troszeczkę innym portfolio umiejętności, właśnie praca w grupie, organizacja projektów, zarządzanie grupą i te firmy są zainteresowane właśnie takim scoutingiem osób, które kończą studia za granicą, tak? Pamiętajmy, ja jeszcze tutaj dopowiem do tego, co powiedziała koleżanka, że to jest tylko 3 lata. Są 3 państwa na świecie, które z edukacji zagranicznej zrobiły tak jakby swój towar eksportowy. To jest po prostu coś, co robią świetnie, tak? To są Stany, Australia i Wielka Brytania. Jeśli mamy taką możliwość skorzystania przez te 3 lata, bo tutaj rzeczywiście licencjat jest takim podstawowym wyższym wykształceniem, w kraju, który się wyspecjalizował w tym, to zróbmy to. A później otwierają nam się drogi wszędzie. Dubaj, Stany, Hongkong, Polska i tak naprawdę możemy tylko 3 lata pomieszkać tam, a później przywrócić do bardzo dobrej, prestiżowej firmy, która szuka pracowników z takim wykształceniem. Czy chcemy pojechać jeszcze do innego kraju? Pamiętajmy o tym, jest mnóstwo państw na świecie, tak? Łatwiej nam będzie znaleźć pracę właśnie na przykład w Dubaju czy w Hongkongu po uczelni brytyjskiej niż po uczelni polskiej. Dobrze, to ja teraz w imieniu tych słuchaczy, którzy już nie są w wieku 16, 18, ani nawet 20, 25, się zapytam, a w jakim wieku można studiować za granicą? Czy to jest tak, że tak jak w Polsce, że na przykład do 26 roku życia, a potem to już... Absolutnie. No, w fundacji mamy podopiecznych, ja teraz pracuję z panem, tak, który ma 35 lat i są ludzie, którzy są nawet starsi. Pomagamy też w aplikacji na MBA, na Executive MBA, na kierunki magisterskie, na kierunki bardzo praktyczne, podyplomowe. Także to jest droga otwarta dla każdego. Widzimy też zmiany społeczne, tak zwane lifelong learning, tak? Uczymy się cały czas. Świat się bardzo dynamicznie zmienia, a my musimy pilnować, aby nasze umiejętności dopasowywały się do potrzeb rynku pracy, więc ta edukacja trwa cały czas i zachęcamy starsze osoby, może starsze to jest zbyt dużo powiedziane, nie dorosłych, dorosłych, do tego, żeby takich możliwości szukały i rozwijały się i może to jest tylko decyzja wyjazdu na rok, to zainwestujmy sobie 2 razy po 3 miesiące, bo tyle tak naprawdę trwają semestry, w to, żeby tak jakby dać sobie taką trampolinę w swojej karierze, więc jak najbardziej. A to prawda, co mówią nasze panie. Ostatnio jechałem jedną z taksówek w Warszawie i pan taksówkarz mówi, a ja to już szybko uciekam z Warszawy, bo na studia do Australii lecę. I nie był w wieku studenta, tak od razu powiem. Więc świat otwarty. Jak skontaktować się tak jeszcze na koniec? Gdyby ktoś z naszych słuchaczy jednak, jak pani powiedziała, zajarał się pomysłem studiowania za granicą, gdzie was szukać? Na pewno trzeba przyjść na nasz festiwal 22 października w Warszawie, w samym centrum Dom Braci Jabłkowskich. To będzie świetna okazja, żeby porozmawiać z uczelniami. No i zapraszamy też do nas na nasze adresy online www.elabfundacja.pl i www.elabedu.pl. Pod tymi 2 adresami można nas znaleźć. A potem, no właśnie, czy liczenie pieniędzy, czy liczenie swojej umiejętności na poradzeniu sobie w obcym mieście, w obcym państwie. Przede wszystkim pewnie liczenie na siebie. Aleksandra Kozera, Olga Siczek, Fundacja ELAB. Czy warto uczyć się za granicą? Jeśli są państwo jeszcze nie do końca przekonani, to rozmowa na stronach internetowych można jeszcze raz posłuchać i się zastanowić. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Hiszpania i Niemcy. Te 2 państwa polscy studenci najczęściej wybierają na wyjazd w ramach programu Erasmus+. Do każdego z tych krajów wyjeżdża co roku około 1,5 tysiąca polskich studentów na studia i 700 osób na staże. Polska jako kierunek Erasmusa cieszy się mniejszym zainteresowaniem, mówi Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, koordynującej program Erasmus+ w Polsce. To jest 10-krotnie mniej niż tych, którzy wyjeżdżają. Polska nie jest jeszcze takim bardzo atrakcyjnym kierunkiem. Na przykład Brytyjczycy wybierają przede wszystkim Holandię, Skandynawię do studiowania, niekoniecznie Polskę.
Nie, i tak oczywiście jest analogicznie też i ze studentami z innych krajów. To jest zadanie przed szkolnictwem wyższym w Polsce. Studenci podczas wyjazdu na stypendium uczą się języka, współpracy w międzynarodowych zespołach i nabywają wiele kompetencji, których nie zdobyliby w kraju, dodaje Paweł Poszytek. Jeżeli się by zapytać pracodawców, czy na przykład HR-owców z dużych firm, to oni podczas rekrutacji, dla nich jest to cenne doświadczenie. Czyli to już jest rozpoznawalne coś jakby na rynku pracy. Czyli doświadczenie międzynarodowe, umiejętność swobodna posługiwania się językiem w tym swoim jakby obszarze zawodowym, znajomości z osobami z tego obszaru, umiejętność z nimi pracy zespołowej, zespole międzynarodowym i tak dalej. W 2015 roku w programie Erasmus Plus zaakceptowano ponad 1500 projektów. Grupa karkonoska GOPL obchodzi 40-lecie istnienia. Ratownicy i ich przyjaciele, w sumie ponad 100 osób, zebrali się w schronisku Strzecha Akademicka na wysokości 1258 metrów nad poziomem morza. Były życzenia, wyróżnienia i ślubowanie grupy 8 nowych ratowników. Ratownicy świętują 40-lecie, ale niedawno świętowali 60-lecie, a nawet 100-lecie. Jak to możliwe, wyjaśnia Piotr Słowiński z Radia Wrocław. Czas się dla nas nie cofa, śmieje się były naczelnik Marian Sajnok, 40-lecie. Jest wynikiem podziału administracyjnego w 1975 roku. Czyli podziału Grupy Sudeckiej na Karkonoską i Wałbrzysko-Kłodzką. 60-lecie dotyczyło ratownictwa polskiego w Sudetach, a 100-lecie ratownictwa w Karkonoszach w ogóle. Na jubileuszu nie zabrakło prezentów. 10 tysięcy złotych przekazał karkonoskim ratownikom ogólnopolski GOPR, a do tego karkonoscy goprowcy dostali po latach starań wsparcie etatowe. Grupa karkonoska GOP dzięki MSWiA dostała dwa dodatkowe etaty, bardzo potrzebne etaty. Dzięki tym zmianom 40-letni karkonoski GOPR jest silniejszy kadrowo niż kiedykolwiek. Marzeniem karkonoskich ratowników jest budowa nowej stacji ratunkowej w Szklarskiej Porębie. Mają już pozwolenie na budowę, ale potrzebują jeszcze pieniędzy na jej realizację. Indie ratyfikowały paryskie porozumienie klimatyczne dotyczące ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Indie, liczące 1,3 miliarda mieszkańców, są na trzecim miejscu na świecie pod względem emisji dwutlenku węgla. Premier Indii Narendra Modi poinformował, że Delhi złożyło w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dokumenty, które potwierdziły ratyfikację porozumienia. Przewodniczący ONZ Ban Ki-moon wyraził nadzieję, że porozumienie wejdzie w życie pod koniec tego roku. Jak dodał, będzie to możliwe po tym, jak do grona sygnatariuszy dołączyli najwięksi światowi producenci dwutlenku węgla – Chiny, Stany Zjednoczone oraz właśnie Indie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4:33. Tu nocny program Polskiego Radia 24. Praca to moje życie. Mam wrażenie, że urodziłam się po to, by pracować. Mówiła w audycji Kobiety Sukcesu, Kobiety Biznesu Dominika Kulczyk, założycielka i prezes fundacji Kulczyk Foundation, przewodnicząca Kulczyk Investments, ambasadorka SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Rozmawiała z nią Maja Kluczyńska. Dominiko, mnóstwo pracy. Praca to jest chyba po prostu moje życie. Mam wrażenie, że urodziłam się po to między innymi, żeby po prostu pracować. Takie protestanckie podejście do tego. No to zacznijmy od ostatnich wydarzeń. Ostatnie wydarzenie to projekt pomocy dzieciom, najbardziej aktualny, Żółty Talerz. I to jest taki projekt, który skupia wszystkie znaczące fundacje w Polsce, które do tej pory działały bardzo niezależnie, każda szczytne cele prezentowała, bo i Caritas, i Banki Żywności, i Przyjaciel Dziecka, Polski Czerwony Krzyż, no i SOS Wioski Dziecięce. I to wszystko razem udało się pani połączyć, wszystkich tych ludzi zebrać w imię pomocy dzieciom. Jak pani to zrobiła? Zrobiliśmy to razem, bo jak właśnie pani przed momentem powiedziała, to jest wspólny projekt, który rzeczywiście narodził się w Kulczyk Foundation. Ale gdyby nie świetny zespół i ludzie, którzy wierzą, że nie ma jeszcze niemożliwych, to nie przekonaliby o tym, że wszystko jest realne, gdy bardzo się ma duże przekonanie, że może się udać. I dzięki pewnie temu zapałowi faktycznie udało się połączyć organizacje, które są wyjątkowe, które zawsze bardzo szanowałam, bo to wielkie instytucje, które wiele dobrego już zrobiły. Tak. Pomogły wielu ludziom, myślę, że kojarzą się po prostu dobrze
profesjonalnie, bardzo konsekwentnie. Więc strasznie się cieszę, że dostałam od niego jej zaufania. Pewnie pojawił się również w nich jakiś głód zrobienia czegoś razem, bo trochę jest tak, że żyjemy w Polsce, gdzie ludzie się głównie dzielą, nie łączą. No właśnie. Bardzo bym chciała, żebyśmy się łączyli, bo jestem przekonana, że my razem możemy dużo, dużo, dużo więcej. Więc gdzieś pewnie jest w nas takie myślenie i odczucie, pewnie potrzeba, żeby żyć razem. Żeby razem. I zwłaszcza jeśli możemy razem zrobić bardzo ważne rzeczy, rozwiązać problemy niecierpiące zwłoki, zaradzić w tematach niesłychanie istotnych, takich właśnie jak żywienie dziecka, jak dziecko, które potrzebuje jedzenia, potrzebuje dobrego jedzenia, bo z powodu braku dobrego jedzenia lub w ogóle braku jedzenia jest niedożywione, czasem po prostu nie jest w stanie funkcjonować normalnie, nie jest w stanie przeżyć dobrego, sensownego, dziecięcego dnia, bo z głodu po prostu zasypia na lekcjach. Nie ma siły biegać, nie ma siły bawić się z rówieśnikami, bo zjadło za mało albo zjadło źle. Dzieci nie mogą tak żyć, ja się na to nie zgadzam. Mhm. I z tej niezgody zrodził się ten projekt Żółty Talerz. Żółty, bo? Żółty to słońce, radość, optymizm, pozytywna energia, poza tym jestem też sinologią. Konfucjusz uważał, że żółty to kolor żółtych starych ksiąg i oznacza po prostu mądrość, a to jest mądre, żebyśmy mądrze żyli, mądrze w związku z tym jedli. To dodatek to też kojarzy mi się z dobrym poczuciem humoru i, I z taką radością. I z taką radością życia po prostu. Słoneczne. Dzisiaj na konferencji prasowej przedstawiciel Caritasu, ksiądz Krzysztof, zdaje się, powiedział pięknie, że ważne jest to, by skutecznie docierać do dzieci i że razem jest lepiej i razem jest skuteczniej. I ta troska o dziecko i o rodzinę jest tak ważna, że wszystkie te organizacje postanowiły działać. I że jest jednak różnica między działalnością w większym mieście, w miasteczku i na wsi. I stąd też ta konsolidacja, stąd też współdziałanie. I też mowa była o tym, że w XXI wieku bieda się zmienia, ma różne oblicza, że może to być brak rodziców albo rodzice, którzy długo pracują i nie mają czasu dla dziecka, dając mu pieniądze, mówią kup sobie coś do jedzenia i ono kupuje frytki albo batonika, prawda? Ale to nie jest tak. Więc pytanie następne jest takie. Po pierwszym miesiącu działalności będą Państwo te miesiące rozliczali, jak współdziałające organizacje faktycznie dają sobie radę w terenie, w całej Polsce, bo była też taka mapa, na której było zaznaczone, że one działają, podzieliły strefy swoich działań, czyli Polskę na takie segmenty, tak jak powiedziałam wcześniej, właściwsze słowo strefy, i w każdej z tych stref te dzieci, które najbardziej potrzebują pomocy, taką pomoc otrzymają. Właśnie po to jesteśmy razem z dużymi ogólnopolskimi 5 organizacjami, które czasem są oddziałem światowej organizacji, w przypadku SOS Wiosek Dziecięcych, żeby dotrzeć do jak największej ilości dzieci. Planujemy dotrzeć do ponad 5000 dzieci, wydać ponad 1 000 000 posiłków i na te działania przeznaczyliśmy 4 miliony złotych z moim bratem. To jest tak, że najważniejsze w pomaganiu jest podjęcie dobrej decyzji, a niestety nigdy nie można podejść do właściwej osoby. Tak, niestety bardzo trudno podjąć decyzję doskonałą, bo nie można niestety pomóc wszystkim, a jednocześnie nie ma takich, którzy na pomoc nie zasługują, którzy nie powinni otrzymać, więc to są zawsze najtrudniejsze wybory i sytuacje. Właśnie wybór, jak i dokąd dotrzeć, ale ponieważ właśnie to jest największym wyzwaniem i to wymaga doświadczenia, profesjonalizmu, żeby mądrze wybrać, wybraliśmy też profesjonalne i mądre organizacje w nadziei, że one po prostu będą wiedziały lepiej niż my, bo my jesteśmy organizacją dość młodą. Gdzie jest to dziecko, które jest głodne? To dziecko często jest zawstydzone tym, że jest głodne, że pochodzi z biednej rodziny albo z rodziny, w której jest nieszczęście czy cierpienie,
jeszcze patologia. I... Albo trzeba przynieść jakieś zaświadczenie. Tak, jeśli musi przynosić zaświadczenie, że jest dzieckiem z takiej rodziny. Z takiej właśnie rodziny. To oczywiście stygmatyzowane. To tak jak podejść do urzędnika, opiekunki, kogoś, kto ma być ostoją w danej chwili i przynieść tą pomoc i dać tą pomoc. I powiedzieć, moja mama jest chora albo mój tato pije. No coś okropnego, myślę, musi się dziać w głowie takiego małego człowieka. W związku z tym bardzo ważnym elementem też tego projektu jest to, żeby pomagając nie stygmatyzować, żeby ktoś nie czuł się upokorzony. Bo tym, trzeba umieć dawać. Postaje, tak. I żeby nie było tak, że dzieci, które nie mają, siedząc obok dziecka, które nie potrzebuje dodatkowego posiłku, nie musi być dożywiane, nie czuło się po prostu źle, nie czuło upokorzenia. Dlatego wszystkie dzieci, które tą pomoc dostają, tak naprawdę wspólnie z innymi dziećmi, nawet lepiej sytuowanymi, po prostu razem spożywają posiłek na żółtym talerzu, po to, żeby wokół tej sytuacji tworzyła się taka wspólnota? Jakaś wspólnota, tak, bo stół łączy, stół jest w ogóle, wiele osób mówi, jedno z najważniejszych elementów wychowawczych, po prostu. Przy stole jesteśmy razem, przy stole patrzymy sobie w oczy, przy stole spędzamy ze sobą czas, który jest inny niż nie z reguły wszystkie pozostałe godziny dnia, w jakimś trochę większym wyciszeniu i przede wszystkim razem, więc wokół tego stołu i wokół tematu żywienia dzieci chcemy, żeby powstawały lokalne koalicje. I chcemy, żeby to żywienie dzieci stało się w pewnym sensie jakimś dobrem wspólnym, bo takie dziecko, które widzi, że zwrócono na nie uwagę, często jest to rzadkość, zostało dostrzeżone, ktoś wyciąga do niego rękę, ktoś się troszczy, ktoś mówi do niego z szacunkiem. Od razu, stygmatyzowany. Tak, od razu czuję, że wszystko wokół niego i w nim ma większy sens. Jeśli dziecko ma poza tym możliwość jedzenia dobrego posiłku, to już na takim poziomie zdrowotnym, oczywiście nie jestem specjalistką, ale wiemy mamą. To wszyscy, ale mamą, takie dziecko po prostu inaczej funkcjonuje w ciągu dnia. Ono nie jest słabe, ono nie jest zmęczone, ono nie przysypia na lekcjach, ono jest po prostu dzieckiem, w którym jest dziecięca, piękna, dobra energia i siła do tego, żeby każdego dnia radzić sobie ze swoją dziecięcą rzeczywistością. Chciałabym Panią poprosić o rozszyfrowanie takiego powiedzenia, takich myśli, które gdzieś przeczytałam, czytając o Pani w różnych materiałach. Mniej więcej to brzmi tak, że jeśli inni mają wszystko, to pewno Pani wie, o co mi chodzi, to jeśli nie potrafią się dzielić, ja tak to skrócę, to jest to początek dużego nieszczęścia. Tak mniej więcej. Jeśli mamy dużo, ja sobie tak to skróciłam, jeśli mamy dużo, a widzimy, że inni potrzebują i nie potrafimy im tego ofiarować, nie znajdziemy takiej formy, że my potrafimy im to dać, a oni potrafią to przyjąć, nie czując się upokorzonymi, czyli ani zarówno ten, który ofiarowuje, ani ten, który przyjmuje, bo to jest dopiero wielkie szczęście. Jak pani myśli, w praktyce to, bo ma pani takie doświadczenia z dawaniem, z ofiarowywaniem, dzieleniem się, to jest trudne? Zwłaszcza dla małych, dla młodych, dla dzieci. Dawanie to jest... Bo czasami większą przyjemność w życiu sprawia człowiekowi ofiarowywanie czegoś, dawanie, niż czekanie, oczekiwanie na zwrotną, tak zwaną pozytywną energię albo na otrzymywanie. Fajnie jest, bo mogę Ci coś dać. Ja to Ci po prostu daję, tak po prostu. Właśnie, dawanie to jest przywilej według mnie i dla mnie jest to dużo przyjemniejsze niż dostawanie, bo i tu przewrotnie, gdy się daje, to się po prostu w pewnym sensie już otrzymuje. I już nie ma potrzeby niczego więcej. Bo mam wrażenie, że ilekrotnie jestem gdzieś, gdzie przeprowadzamy jakiś projekt i mam szansę być z ludźmi, dla których jest ten projekt, i mam szansę z nimi rozmawiać, spojrzeć im w oczy, przytulić dzieciaki w różnych miejscach na świecie. Ja po prostu czuję jakąś taką niesłychanie czystą i dobrą energię ludzi, drugiego człowieka. I naprawdę w
takich wydajach człowiek ma wrażenie, że już niczego nie potrzebuje więcej. Bardzo ważne jest też to, żeby drugi człowiek poczuł się zauważony. Myślę, że to jest w ogóle początek tego, co możemy zrobić, żeby wszystko miało większy sens. Zauważyć, że ten drugi człowiek jest, że ma potrzebę, że często chce po prostu naszej uważności, chce chwili, chce czasu. Uwagę, tak. Ludzie, do których jadę na drugim końcu świata, bardzo często się po prostu najbardziej cieszą z tego powodu, że ktoś się dowiedział, że nie istnieją i przyjechał. Że ich los nie jest im obojętny na tyle, tak, że po prostu do nich jest i że im towarzyszy. Za to bardzo często dziękuję. To jest niesłychane, bo ja mam wrażenie, że to jest dla mnie jakaś wielka przyjemność i rewelacyjne doświadczenie, że mogę być gdzieś, gdzie jeszcze nie byłam, że mogę spotkać ludzi, których jeszcze nie znam, że mogę nauczyć się przede wszystkim też od nich takiego prawdziwego człowieczeństwa, bo oni codziennie staczają jakąś walkę. Oni walczą o przetrwanie. I ta ich walka, oczywiście my wszyscy pewną walkę o przetrwanie staczamy nie każdego, ale dla wielu ludzi na świecie ona jest trudniejsza, chociażby w taki sposób w pierwszym momencie i tak ewidentnie widoczny jako trudny. No bo jeśli porównamy dylematy wszelkie, które mamy w cywilizowanym świecie, dotyczące często jakichś ambicji, może tego, czy jakiś projekt nam się uda, może tego, czy my osiągnęliśmy jakiś sukces, może tego, czy dziecko dostało lepszą, gorszą cenę, może tego, czy udało nam się kupić lepszy czy gorszy samochód, to są jednak mniej dramatyczne dylematy i stresy, niż dylemat taki, czy nakarmić dziecko mlekiem, jeśli mówimy o matce chorej na AIDS i zarazić się chorobą, czy tego dziecka nie nakarmić, a nie mając innego jedzenia, dać mu po prostu umrzeć. Więc kiedy jestem wśród takich ludzi, to ja się po prostu uczę życia. Ja się uczę prawdy o życiu i ja się uczę wielkiej pokory, więc czego chcieć więcej? To daje potem bardzo, bardzo fajny zestaw zasad i przede wszystkim przypomina tym, co jest po prostu ważne. Odświeża dekalog i łatwiej potem dźwigać te nasze wielkie, czasem wyimaginowane problemy. Powinnam panią zapytać, czy doba 24 godziny wystarcza pani na pracę, ale nie będę o to pytała, bo o to pytałam na początku, więc chcę panią zapytać jeszcze o taką działalność, którą w jaki sposób łączy pani z działalnością biznesową, czyli o działalność filantropijną i działalność biznesową. Jak te dwie działalności się dopełniają? Bo mam wrażenie, że jednak się dopełniają, bo są właściwie po dwóch stronach, to są inne bieguny, nie tylko w pani życiu, choć teraz o pani rozmawiamy, ale generalnie chcę zapytać, jak sobie pani z tym radzi? Czy to jest tak jak w ekonomii, że tam, gdzie jest więcej, dajemy tam, gdzie jest mniej, że debet równa się kredyt, że są przepływy międzygałęziowe, etc., etc.? Nie, tutaj nie zaciągamy kredytu, ewentualnie zaufania. Ale to jest, myślę, tak, że zarówno w biznesie, jak i w filantropii najważniejszy jest człowiek. To jest coś, czego nauczyłam się w domu, to jest to, co powtarzał mi zawsze mój tato. Ja się wychowałam w przekonaniu, że biznes nie jest przede wszystkim o tym, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby kreować nową rzeczywistość wspólnie z innymi ludźmi. Żeby mając dobry pomysł, wiedzę, jak go zrealizować, po prostu osiągać sukces. Umieć to wszystko zorganizować. Dochodzić do celu. Więc jeśli potraktujemy filantropię jak sytuację, w której chcemy osiągnąć jakiś cel, bo są problemy do rozwiązania, bo trzeba wykreować projekty, które będą rozwiązywać te problemy, to trzeba się za to zabrać, po prostu jak za sytuację, w której zadajemy sobie pytanie, co jest do zrobienia i zastanawiamy się, jak to zrobić. Oczywiście razem z najlepszymi możliwymi ludźmi, bo to też jest jedna z takich zasad, które mam, że należy otaczać się najlepszymi i na pewno w teamie możemy zrobić więcej. Prawda? Tak. Więc inwestowanie w biznes jest inwestowaniem w pewien projekt.
tworzone razem z ludźmi. Inwestowanie w filantropię jest też inwestowanie w drugiego człowieka i w pewien projekt, który ma jemu pomóc w życiu, ma pomóc jemu godnie żyć. I jeśli radzimy sobie z inwestycjami w biznesie, to filantropia też jest pewnego rodzaju inwestycją społeczną. Ja zawsze lubię o tym myśleć w taki sposób i wierzę, że tak może być, że jak pomagamy, to tak naprawdę pomagajmy ludziom pomóc samym sobie. Bo wtedy właśnie dzieje się coś takiego, co dla mnie strasznie istotne, czyli zachować godność. Łatwiej jest przyjąć pomoc, kiedy ta pomoc jest pomocą, która ma w potrzebującym uruchomić potrzebę zmiany i chęć, żeby samemu coś zmienić. Czyli też się go zainspirować do zmiany. W wędkę, tak, a nie rybę. A najlepiej zbudować fabrykę wędek, czyli podejść do problemu społecznego w taki sposób, żeby pokazać ludziom, którzy potrzebują pomocy, jak ten problem rozwiązać. Dać im know-how, dać im narzędzia, rozpocząć cały proces, a potem pomóc im już proces prowadzić samemu, tak? I wtedy ci ludzie czują tak zwany empowerment, czego nie potrafię niestety od wielu lat przetłumaczyć się.